Ciema z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj witam Was ponownie z gry EA Sports WRC. Na początku dziękuję oczywiście twórcom, czyli Codmas EA za udostępnienie mi wcześniejszego dostępu do produkcji. No i że mogłem sobie oczywiście przetestować ten cały produkt, sprawdzić jak się prezentuje. A dzisiaj mogę podzielić się z Wami moją opinią, co nieco opowiem o zaletach tej gry, o wadach, o ocenie też ją. No i w sumie postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy warto, ponieważ nie jest ona. Taka prosta i nie da się wprost powiedzieć tak czy nie. To zależy pewnie od osoby, od sytuacji i od innych rzeczy, o czym powiem na końcu. Przy okazji tak zaznaczę jeszcze, że jakieś porównania będą szczególnie tutaj kierowane do gry Dirt Rally 2.0, bo niektórzy chyba nie zrozumieli z poprzedniego odcinka, gdzie było to jasno powiedziane. Ewentualnie gdzieś tam jeszcze wspomnę o poprzedniku, czyli WRC Generations od innego wydawcy, innego twórcy, którego może nie grałem, więc nie mam dużego doświadczenia, żeby pod takimi względami jak rozgrywka porównywać, ale pod takimi niektórymi, nawet ważnymi rzeczami to co nieco się upowie, ale... To w trakcie już materiału. Przy okazji chcę jeszcze zaznaczyć, że jestem lekko przeziębiony, także mogę niezbyt dobrze też brzmieć, za co sorry, nie ma na to niestety zbytnio wpływu, a materiał muszę już po prostu zrobić, bo deadline się kończy. Także na początku zacznę sobie od zalet, bo jest ich tutaj kilka, i warto docenić co twórcy tutaj zrobili. No i przede wszystkim na duży plus według mnie jest sama zawartość. Mamy tu naprawdę dużą liczbę pojazdów. Z różnych kategorii, co jest naprawdę bardzo fajne. Na pewno na największy plus według mnie są samochody z kategorii WRC, WRC2 i WRC Junior, ponieważ według mnie jeździ się nimi najlepiej, odczucia są najlepsze, a samo wykonanie i jakość tych wszystkich modeli pojazdów jest naprawdę na wysokim poziomie, ładnie się prezentują, fajnie wyglądają i to jest na pewno plus. Na pewno też bardzo fajna jest zawartość w postaci lokacji, bo jest ich naprawdę dużo. Mamy prawie wszystkie lokacje z realnego kalendarza na tą chwilę obecną, brakuje jeszcze. OS-ów z rajdu Europy Środkowej, ale one mają dojść w jakiejś aktualizacji, która za niedługo ma się pojawić, albo to będzie jeszcze listopad, może grudzień, może później oby nie. W każdym razie później ma to dojść, jednak oprócz realnych lokacji mamy jeszcze kilka fikcyjnych, które były tam wzorowane na niektórych realnych miejscach, też rajdach, które były w kalendarzu, ale teraz już ich nie ma. No, a poza tym w każdej lokacji jest po 12 OS-ów, więc sporo jest odcinków specjalnych, łącznie chyba ponad 200 czy jakoś, tak. Więc jeśli chodzi o taką zawartość, to jest to na pewno duży plus. Oczywiście fajne są też tryby, które są zawarte. Mamy szkołę, dzięki której można się nauczyć co nieco podstaw i przygotować się odpowiednio do tej gry mamy Oczywiście standardowy tryb, gdzie możemy bić jak najlepszy czas danego OS-u. Mamy też tryby kariery, gdzie możemy zarządzać własnym, tak jakby zespołem. Brać udział w różnych tutaj szczeblach rozgrywki, więc w WRC, WRC2, czy też w WRC Junior. Możemy też brać udział w takich zaproszeniowych wydarzeniach, za co możemy zdobywać pewne rzeczy. Czy też brać udział w takich mniejszych mistrzostwach, gdzie jeździ się samochodami z innych kategorii. Do tego mamy jeszcze standardowe mistrzostwa, gdzie wcielamy się jednego z rannych kierowców. Są też kluby, także pod względem takiej zawartości na pewno ta gra jest na plus według mnie. I to jest na pewno... I fajne. Do tego jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to na pewno tutaj na plus są dźwięki. Co prawda, audiofile pewnie gdzieś tam znajdą jeszcze pewne uwagi, pewne drobnostki, ale y, ja jednak uważam, że te dźwięki są dobre i fajnie te autka nawet brzmią. Działanie force feedbacku, zwłaszcza przy moim teraz Masterze T300, też jest bardzo dobre. Nie ma takich błędów jak przy F123, gdzie nagle mi ten force feedback gdzieś zanika czy coś. Trochę dziwne, że przy grze takim bracie, kuzynie, od tego samego twórcy. W jednej są problemy, tutaj akurat wszystko u mnie działa. Co prawda słyszałem, że były pewne problemy z kierownicami firmy Moza, ale yy, u siebie mogę powiedzieć, że T300 działa bardzo dobrze. Choć myślę, że jeszcze kilka rzeczy można dopracować, jak na przykład uderzenie o jakiś obiekt, czy coś w tym stylu. Do tego na plus na pewno jest jeszcze tryb fotografii, który jest na poziomie takim, jaki jest F1, czyli bardzo dobrym. Model napraw samochodów i w ogóle tych wszystkich części, gdzie jest to mocno rozrobnione i niektóre części, w zależności od tego jak tutaj będziemy traktować pojazd, mogą się mocno złożyć czy zniszczyć, a to będzie miało też wpływ na inne części. Przykładowo ja rozwaliłem na przedostatnim os radiator w rajdzie Kenny, no i na tym os i też na ostatnim czułem jak po prostu moc silnika mi spada, bo zaczął się przegrzewać i to było odczuwalne, że samochód jechał słabiej, były takie dziwne skoki mocy i to było na pewno spoko i dosyć fajne że to od siebie zależy. Do tego, skoro była mowa o lokacjach, to też na plus jest na pewno fakt, że można tutaj jeździć w różnych porach roku, więc jeśli kogoś zastanawiało, jak to jest przejechać się po Monte Carlo, ale na przykład w lecie czy jesienią, no to może tutaj to spróbować i jest to naprawdę ciekawe doświadczenie. Tego typu rozgrywki mogą pojawić się też w czasie rozgrywki kariery, gdzie tam można pojeździć sobie po różnych imprezach i zdarza się, że gra wylosuje coś takiego, więc to jest na pewno fajne i warto to wypróbować. Do tego ciekawym konceptem jest zbudowanie własnego pojazdu, czy Rally 3, czy Rally 2, czy też Rally 1. To jest na pewno ciekawy koncept i sądziłbym zobaczył też taką możliwość chociażby zbudowania własnego bolidu w trybie MyTeam F1-23. Zwłaszcza, że tutaj czuć, że niektóre elementy wprost wzięto właśnie z serii F1. Jak chociażby tych samych fikcyjnych sponsorów. Pewnie mogłem jeszcze trochę tych zalet wymienić, ale myślę, że zakończę tym, że Codemasters zrezygnowało z silnika Ego na rzecz silnika Unreal Engine 4, który według mnie jest zaletą, jak i również wadą. Jest kilka plusów, gdzie niegdzie gra wygląda bardzo ładnie, zwłaszcza jak włączą się niektóre. Filtry i efekty, i niektóre ciekawe rzeczy pojawiły się dzięki temu silnikowi, ale myślę, że w dużej mierze jednak niezbyt podołali temu, żeby go dobrze ogarnąć, bo pod względem technicznym ta gra ma wiele tutaj problemów. W momencie, kiedy pojawiła się lista zalecanych, jak i minimalnych pozysłów komputerowych polecanych tutaj przez twórców, no to już tutaj były według mnie obawy, że no niezbyt dobrze to będzie zoptymalizowane. No jak się okazuje, tak faktycznie jest. Optymalizacja do najlepszych nie należy, a przecież gra nie jest aż tak piękna, nie wyróżnia się aż tak jakoś wspaniale od innych produkcji, zwłaszcza w porównaniu do Dirta Rayleigh 2.0. No to momentami czułem się jakbym jeździł w tej samej grze, słyszałem tutaj różne opinie, inni mówili, że jest piękniejsza grafika niż w Dircie, inni mówili, że brzydsza, ja uważam, że jest na prawie takim samym poziomie, gdzie niegdzie nawet te same chyba obiekty przeniesiono. Tego tytułu tutaj. E, mocno to się jakoś nie wyróżnia. A optymalizacja jest jednak e, skopana, jest naprawdę tragiczna. Ma być to niby poprawione, no ale nie liczyłbym na jakieś wielkie cuda. No bo jednak w rekomendowanych z tego co kojarzę jest chyba 20-70. Przy takiej grze. No to trochę wysoko mierzą, chociaż nieważne co rekomendują, bo ja do swoich odczuć mogę powiedzieć, że mam 470 RTX'a. Gram chyba jakoś na ustawieniach gdzieś tam wysokich, coś w tym stylu, ale jednak z włączonym DLSS-em, bo jednak w tej grze muszę mieć ponad 100 FPS-ów, co by nie mówić, w ogóle nawet w F1 też tak muszę mieć. Może to przez to, że mam monitor 144 Hz, ale jak mam 60 FPS-ów, to po prostu nawet nie da się grać. A co dopiero w jakimś City Skylix miałbym mieć 30, nie no, to nowski się ogarni. W każdym razie wracając, to jednak pod względem optymalizacji samego działania, no nie jest zbytnio dobrze. Dużo jest raportów o randomowe krasze. Mi osobiście zdarzył się jeden crash w trakcie rozgrywki, ale to był jeszcze na tej wcześniejszej wersji, po której zrobiłem ten pierwszy materiał. Teraz przed premierą, właściwie podczas takiej swojej całej rozgrywki, to miałem ze trzy krasze i one były związane z tym, że jak miałem podsumowanie tam relacji ze sponsorem, bo tam można zdobywać albo pozytywne relacje albo negatywne. Jak tam dochodziłem już do końca pozytywnych relacji. Już właściwie miałem dostać punkty po zapasek, no to chyba gra faktycznie chciała wygenerować poza pasek te punkty i po prostu gra mi się crashowała. Może że to już naprawili, ale trochę dziwny był to błąd. W każdym razie w czasie rozgrywki kraszy nie miałem, ale widziałem sytuacje, gdzie na przykład niektóre obiekty nie zdążyły się od razu załadować, zwłaszcza podczas powtórek, ta trawa dopiero się pojawiała. Były mocne też ściny na początku, teraz chyba to poprawiono, ale gra też czytywała te wszystkie shadery, także duża jest ta niestabilność i nawet jeśli teraz wyszła pierwsza taka duża poprawka, która trochę naprawia, to pewnie i tak jeszcze ten proces poprawiania będzie jeszcze trochę trwał. Także to na pewno na minus, bo nie w pełni dobrze wykorzystali ten silnik, a miał to otworzyć wiele możliwości, to naprawdę jeszcze go nie ogarnęli i naprawdę duża droga jest przed nimi, żeby doprowadzić tą grę do jakiegoś lepszego stanu ewentualnie szykować się dopiero na kolejną część, gdzie może tam dopiero będzie lepiej. Wspominam o tym, że podoba mi się ten pomysł z modelami uszkodzeń poszczególnych części, to jest fajne, ale sam model zniszczeń ten, który widzimy ten graficzny na pojazdach mi się osobiście nie podoba. Wydaje mi się, że graficznie jest wzięty właśnie z Rally 2.0, ale tylko wizualny model zniszczeń, ponieważ taki faktyczny, gdzie można mocno uszkodzić pojazd, to chyba nie został to zaimplementowany. Ja pamiętam, że w tamtej grze można było mocno rozwalić samochód, i to dało się odczuć, i woła się blokowały, i było wiele problemów. Tutaj tutaj wiadomo, że jak przywalimy w coś przodem, no to wiadomo, że przód się wgniecie, no i maska ma tendencję do otwierania się, nawet i bez tego, szczerze powiedziawszy, to bym naprawił od razu, bo nie ta maska denerwuje. Jak się uderzy z boku, no to tam drzwi mogą wypaść, czy będą jakieś widoczne uszkodzenia. Jak jak uszkodzimy też tył, no to. Cały bagażnik może wypaść, zwłaszcza jak zacznie się rolować. Jeśli mam zapisany pewien klip, to tutaj go wsadzę, bo sama animacja, jak to wypada, jest absurdalna. Wygląda fatalnie, naprawdę jest tragiczna według mnie. I sam model zniszczeń jest no, naprawdę dziwny, brzydki i nie do końca dopracowany. A przecież mamy 2023 rok, wydawałoby się, że może by było to lepiej ogarnąć. Sam w trakcie przygotowywania się tego materiału pomyślałem, że przecież Skoro jesteśmy tak zaawansowani technologicznie już, no to może wypadałoby dodać coś takiego, że jak uderzymy w barierkę, to ona nas po prostu odbije, ale sama się wygnie, czy coś w ten deseń, że będzie realnie działać. A ja tu się okazuje, że no nie ma czegoś takiego, żeby było jeszcze śmieszniej, no to wrócę jeszcze do OS-ów, bo wydaje mi się, że niektóre obiekty są umiejscowione, niekiedy nie jak z rzeczywistością, ale specjalnie wsadzone tak, żeby... Tutaj złapać gracza, przy okazji niektóre to chyba nie mają realnej fizyki, no bo kiedy uderzasz w mały słupek, w znak czy nawet w skrzynkę pocztową i się okazuje, że ona potrafi ci rozwalić samochód czy po prostu wybić cię mocno z toru jazdy, to chyba coś jest nie tak, bo wydaje mi się, że w rzeczywistości jakbym przewalił jakąś małą skrzynkę pocztową gdzieś tam na Finlandii czy Estonii, nie pamiętam dokładnego rajdu, no to jednak powinna ona zostać rozwalona na kilka kawałków ewentualnie w grze. No to mogłaby sobie gdzieś polecieć, ale my byśmy jechali dalej. ja tu się okazuje, że ona... Możesz ci nawet samochód rozwalić. No, jak wiedziesz w znak jakiś, to okazuje się, że on jest sobie z Tytanu czy z Bedrocka z Minecrafta i w ogóle nic na niego nie działa. Możesz przywalić z mocną prędkością, ale to wtedy całkowicie chyba zepsujesz samochód i już jest całkowity DNF. Gdzie w rzeczywistości to raczej byś to ściął. No, pewnie miałbyś jakieś uszkodzenia, ale nie to, co jest w tej grze. No, tutaj jest to po prostu absurd. Jak natkniesz się na jakieś małe dziadostwo, no to potrafi naprawdę nieźle sprawić problemy. A Przecież wydaje mi się, że chyba nie powinno tak być. Zresztą, jak jeszcze wspomniałem, w niektórych miejscach one są tak dziwnie umiejscowione te wszystkie obiekty, że ja się zastanawiam, czy oni na pewno dobrze to wszystko wzorowali, i muszę się przypatrzeć niektórym chyba powtórkom, niektórym lokacjom i zrobić jakiś większy research, bo nie zdążyłem. I muszę się przypatrzyć, czy w niektórych miejscach, które zostały tu odzorowane, czy faktycznie tam stoi dany znak, dana barierka, bo jeśli tak jest, to ja się zastanawiam, czy to zostało postawione w kwestii bezpieczeństwa, ewentualnie ma zapobiegać pewnym kwestiom, czy, ma, czy właśnie ma narażać realnych kierowców na poważne wypadki. Bo trochę zadziwia mnie, że przy wyjściu zakrętu, gdzie można stracić przyczepność, czy też mocno szeroko wyjechać, nagle okazuje się, że jest tam centralnie umiejscowiony znak, co, jak już wspomniałem, są chyba zrobione z tytanu, i po prostu rozwalić ci samochód. I to tak dziwnie to jest umiejscowione. Nawet nie wiem, po co ten znak tam w sumie jest. Ale to tak tylko mi się zdaje. Tak jak mówię, zrobię dokładny research i w razie czego wtedy będę bardziej marudził. Bo tak jak mówię, momentami te niektóre umiejscowienia różnych obiektów no, są mocno dyskusyjne. A fakt, jak one oddziałowują na nasz pojazd, to jest wręcz jakaś abstrakcja. Co jest szczęście, że takie mini znaki organizatorów, tam jakieś służby czy coś, chociażby takie małe znaki, co są Monte Carlo, oznaczające gdzie tam. Kibice nie mogą stać, chociaż one działają jak zwykłe znaki, gdzieś tam sobie pofruną, ale nic nam nie uszkodzą, ale już takie znaki drogowe, no to, to czy właśnie małe jakieś słupki, czy skrzynki pocztowe, to już naprawdę wyrządzają ogromne szkody. To raczej w rzeczywistości nie powinno być miejsca. Może teraz przejdę do czegoś innego i zacznijmy od tego, jak w ogóle wygląda sama gra w menu, bo wygląda tragicznie. Najwidoczniej była robiona specjalnie pod konsolę bo też taki układ przenoszenia się jest taki stricte podpada, ale myślę, że jakbym sam grał na konsolę, to też bym uznał, że jest to po prostu paskudne, jest to też niefunkcjonalne, poruszanie się po tym wszystkim, nawigacja jest naprawdę bardzo słaba, żeby dojść do pewnych ustawień, które chcemy sobie uruchomić, trzeba się momentami nagłowić, przykładowo między ES-ami jak siedzę w serwisie i chcę zobaczyć czasy w generalce, no to trzeba poklikać tutaj kilka razy, a to przecież powinno być jako osobna opcja, gdzieś tam, przy opcji, w której mogę ruszyć dalej, czy tam naprawić pojazd, od tak do podglądu. A tutaj trzeba się nagłowić, żeby zobaczyć to dokładnie. No, dla mnie to jest abstrakcja w takiej grze, gdzie właśnie te czasy są ważne. No i też nie wszystkie kwestie w rozgrywce są dobrze tutaj wyjaśnione. Nie jest to też zbytnio super zorganizowana, przecież mówimy tu o grze, która ma jednak być dostępna dla wielu graczy, zwłaszcza też tych mniej doświadczonych i oni mogą po prostu pogubić się z tym wszystkim. Także dziwi mnie to, że tego nie dopracowali. A skoro mowa o niedopracowaniach, no to widać, że tutaj mocna ręka EA też wkroczyła, ponieważ ea -izacja, jak to tak nazywam, jest tutaj mocno widoczna, już tutaj pewne skórki, już wymagania, kont EA się pojawiają. Słyszałem o tym, żeby dostać niektóre rzeczy, to trzeba mieć subskrypcję EA Play, co jest absurdem. Do tego sezony, które będą się pojawiać, ma być łącznie chyba 5 sezonów, teraz wyszedł jeden. Nie będą na takim samym poziomie, co w Dirt Rally 2.0, tylko będą to po prostu takie pakiety... Kosmetyków, skinów, jakichś ubrań, coś w tym stylu. Także to jest absurd. Sam sądziłem na początku, jak usłyszałem o tych sezonach, że może to będą nowe lokacje, może pojazdy. I tutaj pojawiła się nadzieja, że może ta gra będzie przez dłuższy czas po prostu wspierana. Nie, że od razu zostanie wydana kolejna część na następny sezon. A tutaj mają być tylko zwykłe skiny. Część ma pojawić się jeszcze w tym roku, część pojawi się pewnie na początku następnego. No i w następnym roku pewnie czeka nas. Kolejna część, już pewnie z numerkiem 24, bo raczej nie będą mieli tu planów, żeby wspierać się ten produkt jakoś strasznie długo. W sumie nie jest to dziwne, każda tego typu gra wychodzi co roku, zresztą poprzedni wydawca, poprzedni twórca też wydawał grę serii WRC co roku. A skoro mowa już o poprzednim twórcy, to ostatnia część tamtego twórcy, czyli WRC Generations, na pewno może pochwalić się tym, że ma sporo lokalizacji, czy też po prostu sporo wersji językowych. Co prawda z tego co widzę po Steamie, no to tutaj Pilot, no to był dostępny angielski, francuski, włoski, niemiecki, hiszpański, ale na pewno interfejs był przetłumaczony chociażby na polski, były też napisy, więc przynajmniej pod takim względem zadbano o polską lokację. I szczerze powiedziawszy, chociaż na tyle też liczyłem, bo przecież gra, która też jest robiona przez Kod Masters, wydawana też już od jakiegoś czasu przez nich i EA w sumie też, czyli seria F1, też ma takie podobne wsparcie dla języka polskiego, jak i kilku innych. Nie ma tam może polskiego mechanika. No ale jednak przetłumaczony cały interfejs i możliwość dodania polskich napisów jest. Tutaj tego nie ma i jest właściwie tylko kilka języków. Reszty lokalizacji nie ma, na no, co szczególnie z tego co widzę narzekają chociażby gracze chińscy, jak i też inni. Ale nie żebym ja miał z tym jakiś problem, bo potrafię zrozumieć angielskiego pilota, a też potrafię tutaj normalnie się w tym poruszać, tylko zadziwia mnie to, ponieważ F1 ma polskie tłumaczenie, a dodatkowo Dirt Rally 2.0 ma pełną polską wersję językową, nawet z polskim pilotem, więc zastanawiam mnie, czemu tutaj tego nie zrobili. Przecież mówimy tu o tytule, który raczej stawia na to, że w wielu po prostu państwach gracze będą chcieli kupić tą grę, a myślę, że wydanie polskiej wersji językowej zachęciłoby duże grono osób, zwłaszcza, że rajdy w Polsce są popularne, co by nie mówić, mamy polskiego kierowcę w WRC2. Ride right Polski powraca do kalendarza i w następnej części, zapewne w WRC24, czy jak to tam będą nazywać, pewnie polska lokacja też będzie, będą polskie OSy, także zadziwia mnie to, że tutaj jednak tak czy siak brakuje tego, a przecież w innych produkcjach od tych samych twórców one są, w niektórych nawet były pełne. W Dirtcie, z tego co kojarzę w dircie piątce nie było. Nie wiem dlaczego, ale to był taki pierwszy wykastrowany i dziwny Dirt, wydany też potegi dom EA, więc może z tym coś jest, no ale tak czy siak jak mnie to dziwi, zwłaszcza, że jeden, który co roku wychodzi, ma przynajmniej to polskie tłumaczenie. A skoro mowa już była o pilocie, no to niekiedy widzę tutaj pewne problemy, choć one są takie marginalne i drobne, ale niekiedy te jego komunikaty. Są strasznie dziwnie zrobione, niekiedy pojawiam się za wcześnie, niekiedy pojawiają się za późno. Czasami wydaje mi się, że nieodpowiedni poziom jest dobrany do danego zakrętu czy danego miejsca. Aczkolwiek to jest powiedziałbym, drobnostka na pewno ponad 90% tych kwestii jest dobrze zrobiona, ale po prostu tak jak mówię, w takich kluczowych momentach nie zawsze jest to dopracowane, co może mieć jednak duży wpływ. Ale może to jest kwestia, którą poprawiam, a może już poprawili nawet. Do tego warto tu wspomnieć o botach i poziomie trudności, bo ten został, wydaje mi się zaimplementowany coś jak f 1 chociaż z tego co kojarzę ten poziom, który jest ustawiany od tam 0 do 100. Był już chyba dostępny w Diercie 4, ale na pewno w F1 też jest znany ten system, gdzie tam ustawia się to numerycznie. W Diercie Rally 2.0 wyglądało to tak, że tam ustawiał się taki konkretny poziom, czy właściwie gra sama go ustawiała, z tego co pamiętam. I to mnie szczerze że denerwowało, nie lubiłem tego, bo wolę sam sobie ustawić jaki chce poziom trudności, niż to co mi tam wybierają. jak myślę, że warto to dopracować, zwłaszcza z tego co słyszałem, to gracze, no naszekałem na to, że oni potrafią przejechać w taki sposób, że mają nawet na najtrudniejsze boty, to oni dojeżdżają do Końca mają 20 sekund przewagi, więc o, trochę to za dużo. Na pewno tutaj powinno to jeszcze być lepiej zbalansowane, żeby te najtrudniejsze boty były najtrudniejsze. Plus tego co zauważyłem, czasami na takim samym poziomie boty szybciej jeżdżą chociażby historykami niż na przykład samochodami w WRC, bo w historykach możesz mieć powiedzmy na taki swój poziom na przewagę kilku sekund. A potem w WLC masz kilkadziesiąt sekund przewagi, a czasem minuty jak jedziesz bardzo długi OS. Także to powinno też zostać ogarnięte. Dlatego, żeby je aż tak nie przedłużać, no to jeszcze tutaj ponarzekam na to, że nie ma losowych zdarzeń, jak to było w DirectRay 2.0. Nic po drodze takiego się nie wydarzy. Samo działanie opon jest mocno zastanawiające, zwłaszcza denerwuje mnie informacja o ich stanie, bo mamy tutaj podział na trzy stany. Zielony to jest dobry stan, nowe opony, żółty to jest taki pośredni, że niby zniszczone, ale są jeszcze ok. Czerwone są już kompletnie zepsute, należy je wymienić. Ale osobiście uważam, że jest to głupi system i najlepiej albo zaimplementować system z procentami XF1, ewentualnie dodać więcej takich podziałów, chociażby z 5 przynajmniej, żeby móc jakoś ogarnąć, o co dokładnie chodzi. Bo jak na przykład dostaję informację, że moje opony są na tym żółtym pośrednim poziomie, no to nic mi to nie mówi. Bo to może być na przykład 70%, albo to może być 40%, a to i to, to nie jest to samo, i nie zawsze to samo wyczucie jest. I ja czasami zaczynam, write myślę, że dobra, są trochę użyte, a potem się okazuje, że się ślizgam, jakby były czerwone, i one pewnie po tym poradzie już są czerwone, ale o tym do końca nie wiedziałem, bo nie ma takich szczegółów, a wydaje mi się, że powinno zostać to tu zaimplementowane, I żeby nie było, że ktoś za chwilę powie, że. Czy rzeczywistości nie ma czegoś takiego? w F1 też nie mierzy się opon przez procent, a w grze F1 to jest, więc nie widzę problemu, czemu tutaj tego nie mogłoby być. Ewentualnie, tak jak mówię, może zostać ten system, ale dodać jeszcze takie dwa poziomy, żeby po prostu móc jakoś to sensownie czytać, dostać lepsze informacje na ten temat. Do tego, jeśli chodzi o sam tryb, ten kampanii, tam gdzie zarządzamy swoim zespołem, denerwuje mnie momentami to, że nie można w pełni skupić się tylko na jeździe serii WRC, że ci sponsorzy. Wymagają tego, bo tam trzeba spełniać pewne cele sponsorów, i tam czasami wymagają tego, że w jakiejś tam mini serii z innej kategorii musisz zdobyć tam albo jakieś miejsce, albo twój zespół musi coś zdobyć, i tak dalej. Osobiście mnie to denerwuje, i nie chciałbym brać w tego udziału, ale niestety nie można tego zmienić. Zresztą te plany na co każdy tam sezon, jaki gramy, też są mocno tak wylosowane po prostu przez grę i nie może tego dostosowywać, co jest szczerze powiedziawszy głupie. Już większe możliwości daje chociażby tryby mojego zespołu w F1, gdzie tam wybierając jakiegoś sponsora to my wiemy za co on nam da bonus. Jeśli wiemy, że na przykład zdobędziemy pole position i on daje nam bonus za to pole position, to można go wziąć, a jeśli wiemy, że będziemy tam co najwyżej od czasu do czasu zdobędziemy jakieś punkty i da nam bonus za zdobycie co najmniej jednego punktu, bo na takim momencie jesteśmy, no to jego weźmiemy, prawda? A tutaj od razu coś mamy narzucone, albo to bierzemy, albo to i więcej nie ma opcji, nie można sobie dostosowywać, nie można na przykład, nie wiem, negocjować czy coś, trochę głupiej, niedopracowane. Wspomniałem o tym, że przy każdej lokacji jest po 12 OS-ów, wydaje się dużo, aczkolwiek to są dwie główne trasy, tam podzielone na kilka wariantów, odwrócone i tak dalej, łącznie na lokacje mamy te 12 OS-ów. Trochę się zawiodłem, bo osobiście chciałem na przykład pojechać sobie taki bardzo długi weekend, gdzie miałbym nawet taką realną liczbę i nawet w grze jest taka opcja, że można sobie wybrać długi taki weekend, gdzie mamy dużo S-ów, a jak się okazuje w trybie miszowskim, gdzie wybieramy realnego kierowcę, można pojechać chyba te maksymalnie 12, a w trybie kampanii nie wiem dlaczego można pojechać max 9, a też mam te najdłuższe. Osobiście chciałbym pojechać tyle, ile w rzeczywistości było, więc jak tam jest 18 czy 20, to... Z chęcią tyle bym chciał pojechać, ale nie ma w sumie też tyle OS-ów, a tak to musiałoby się powtarzać. No, a z drugiej strony szkoda, że to nie jest rozbudowane i też odpowiednio dopracowane. No i myślę, że jeszcze kilka rzeczy można by było ogarnąć i w, w tym samym trybie, ale bym pewnie jeszcze tutaj marudził za długo, więc nie chcę robić aż tak długiego odcinka. Natomiast zastanawiałem się kilka kwestii. Przede wszystkim kwestia przyczepności, ponieważ ona jest mocno dyskusyjna. Widziałem opinię, że ta przyczepność w tej grze jest za wysoka, jak i też, że jest za niska. Według mnie przyczepność przede wszystkim zależy od tego, czym jedziemy, gdzie jedziemy, po czym jedziemy i też jakie mamy opony. No, nie jest nic odkrywczego, ale nie da się tak wprost powiedzieć, jaka ona jest. Bo niekiedy sam odczuwam, że ona jest za duża w niektórych miejscach z niektórymi pojazdami i warunkach, a czasami jest nikła lub za niska. Więc tutaj w pełni tego nie powiem. Na pewno wydaje mi się, że w niektórych miejscach można to lepiej dopracować. W jaki sposób? No to najpierw pytacie graczy i myślę, że tutaj gracze odpowiednio doradzają już na forum co należy ogarnąć i twórcy powinni pójść po prostu tymi informacjami jakie są przekazywane. W niektórych wydaje mi się, że jest odpowiedni poziom, w niektórych jest za niski, w niektórych za wysoki. No i w sumie samo działanie tych pojazdów też jest mocno zastanawiające. Wiadomo, każdy działa też inaczej w zależności od tego jak jest zbudowane, jaką ma moc i też jaki ma napęd. Mamy te z napędem naprzód, które są takie, bym powiedział, nijakie. Za mało też testowałem, więc ciężko mi cokolwiek o nich powiedzieć. Mamy samochody z napędem na wszystkie koła, i one, według mnie, są bardzo fajne. Są ok, fajnie się nimi jeździ. No i mamy samochody z napędem na tył, które, według mnie, są zwykłym głównym i nie da się tym jeździć. A na pewno nie ma takiej frajdy jak to było w Dircie Rally 2.0, gdzie jak już się nauczyłeś jeździć samochodem z napędem na tył, to zabawa była przednia i fajnie się nimi jeździło. Tutaj. Jakby się nauczył, to raczej jest to tylko udręka, jest tylko męczenie się i nie zauważyłem tutaj żadnej frajdy. Momentami miałem dość tych samochodów i dość swojego sponsora, który mi kazał nimi jeździć w jednym z kilku tam mistrzostw. Bo osobiście uważam, że to nie jest ten sam poziom, który właśnie w Drift Rally 2.0 sprawia taką przyjemność. Miały tam swoje wymagania, trzeba było się ich nauczyć, ale jak już je wyczułeś i odpowiednio nimi jeździłeś, no to frajda była fajna. Tutaj jej nie widzę, a nawet mam dość tych samochodów. No i do tego zastanawiających jeszcze kwestii na pewno jest to, w jakim kierunku pójdzie sama gra, jak ten tytuł będzie rozwijany. Jak wspomniałem, raczej nie liczyłbym tutaj na długoletnie wsparcie, bo no jednak jest to gra, która no, z swoich poprzedników była wydawana co roku, też wiadomo. Zastanawiam się, czemu nie ma tutaj numerka 23, no ale to jest tylko kwestia kosmetyczna, tylko nazwa. Pewnie za rok wyjdzie już gra, która będzie miała numerek 24 bez problemu, ale mam nadzieję, że jak ona wyjdzie, to oprócz faktu, że wiecie, będzie już tam Polska przynajmniej yy, lokacja z OSami, to mam nadzieję, że będzie też przy okazji polska lokalizacja fajnie by było jakby był z pilotem chociażby go przenieść z Dirt Rally 2.0 to już by było spoko Ej, przede wszystkim ogarniając te wszystkie rzeczy, które są teraz na minus, ale to nie znaczy, że tego tytułu nie można ogarnąć. Czekamy jeszcze na kolejne poprawki. Teraz była pierwsza aktualizacja, trochę poprawiła, ale jeszcze sporo rzeczy jest do zrobienia, tak więc odpowiadając na najważniejsze pytanie czy warto, no to zależy to od tego jakim typem gracza ty jesteś. Jeśli na przykład nie chcesz być tym beta testerem, nie chcesz testować gry, która działa na modelu takim, że najpierw wydaj, a potem naprawiaj, tylko chcesz grać w pełny produkt, to myślę, że to nie jest dobra gra dla Ciebie. Zwłaszcza, że jeśli nie uważasz, że cena jest odpowiednia za ten produkt, to myślę, że warto poczekać na jakieś pierwsze promocje, zobaczyć z boku, jak tutaj trwa w chwili obecnej proces naprawiania i dodawania jakichś rzeczy. Zwłaszcza polecałbym na przykład poczekać na dodanie rajdu centralnej Europy, bo może do tego czasu. Ta gra pod wieloma względami już zostanie ogarnięta, no i prawdopodobnie wtedy pierwsze promocje się pojawią. Także myślę, że warto poczekać. No i przede wszystkim, jeśli szukasz symulatora, to tutaj tego nie znajdziesz. Jeśli chcesz prawdziwy symulator, to musisz poszukać innej gry, innego produktu, bo tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z Simcadem, czyli taką hybrydą, która łączy pewne elementy symulacji z elementami gry arcade'owej. Coś podobnie jak jest F1, gdzie tam można co nieco symulować, kiedy wyłączymy wszystkie wspomagania, ale jest to też gra, która pozwoli takim niedzielnym graczom, tudzież takim laikom, którzy od czasu do czasu tam, nie wiem, włączą sobie konsolę, komputer i pojeżdżą sobie na padzie, klawiaturze, włączą wszystkie te wspomagania, byleby po prostu jeździł, widzieli w tym po prostu frajdę, to ma być po prostu gra dla szerszego grona. Więc jest to po prostu SimCade. Podobne nastawienie jak właśnie w serii F1, więc na pewno nie jest to prawdziwy symulator. No jeśli ktoś się zastanawiał jeszcze czy ta gra pobiła Dirt Rally 2.0 to uważam, że nie pobiła. Może, że nawet nie jest na tym samym poziomie. W niektórych kwestiach może dorównuje, ale w innych widzę, że jest ciut niżej lub mocno niżej od poziomu Dirt Rally 2.0. Także, jeśli ktoś miał dylemat, czy wybrać to, czy też zaopatrzyć się właśnie w Dirta Rally 2.0 z pełnym pakietem tych sezonów, dodatków, które tam wyszły, to szczególnie polecam się w to zaopatrzyć. Na ten pierwszy moment myślę, że Friday w tym będzie lepsza. A tutaj poczekać albo na jakieś zmiany, albo na coś lepszego. Natomiast, jeśli jesteś graczem, który jest mocno zafascynowany tego typu serią, tą grą, yy, nie wiem, testował ją może, bo można przez tam 5 godzin przetestować ją w ramach subskrypcji EA Play. Cena jest dla niego ok. No to myślę, że można spróbować i zobaczyć jak na chwilę są, po prostu wygląda ten produkt. W razie czego pamiętajcie, że na Steamie, jeśli nie przekroczycie tych dwóch godzin i jeśli nie minie 14 dni od zakupu, zawsze możecie zwrócić dany produkt. Lub tak jak wspomniałem, przez 5 godzin można przetestować to w ramach subskrypcji EA Play. Jest to taka reklama, ewentualnie porada, w razie czego na pewno są jeszcze inne jakieś tam praktyki, z pomocą których można to przetestować lub mieć nawet wieczną wersję. Natomiast taka ogólna ocena, no to ja tutaj czuję taki typowy standard Codemasters, który zawsze jest na premierę. Czyli wychodzi pewien produkt, który jest grywalny, ale nie jest w pełni zrobiony, gdzieś tam coś nie domaga, widać pewne błędy, no i wszystko ogarnia się dopiero za tam dwie, trzy, może pięć aktualizacji. Taki typowy produkt Codemasters. Właśnie tak jak wcześniej wspomniałem, na zasadzie najpierw wydaj, potem naprawiaj. Ale nie powiedziałbym, że jest tragedia na poziomie chociażby Cityscania z 2 czy Cyberpunka. Ogólnie polecam na przykład poczekać jeśli nie macie parcia, popatrzeć nie jak będzie gra poprawiana, jakie następne tutaj opinie będą się pojawiały po tych kolejnych aktualizacjach, poczekać na przeceny, na nowości jak Kraj Centralnej Europy. No i oczywiście jeśli chcecie tutaj pobawić się, to pamiętajcie, że jest to Simcade, a nie realna symulacja. Według mnie chwili obecnej gra zasługuje na coś koło 6, może 7 tych punktów na 10. Także tyle ode mnie, trochę długo wyszło, ale coś to co trzeba było pogadać. Tyle, dajcie znać ci, którzy już grali, czy grają, jakie Wy macie opinie, co Wam się najbardziej podoba, co Wam się najbardziej nie podoba, ewentualnie ci, którzy pograli, zwrócili produkt, bo też tacy są. Dlaczego na to się zdecydowaliście, i ewentualnie czy też wrócicie? W razie czegoś, jeśli komuś się nie śpieszy, to zawsze można poczekać na następną odsłonę, która pewnie wyjdzie w następnym roku, a tam. Już na pewno, jeśli nie polska lokalizacja, to na pewno polska lokacja się pojawi z polskimi os bo rajd polski powrócił do kalendarza WRC i WRC zawita do Polski w następnym sezonie, a co znaczy, że w następnej części również będziemy mieli rajd polski. No jeśli chodzi o ten materiał, to tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go do udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!